Cześć, jestem Farel i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną JJ-ka. Hej. I oczywiście Szaku za kamerą. Siema. I dzisiaj, moi drodzy, postanowiłem, że kupię Szakowi, JJ-ce, to, co ulepią ze śniegu. Ale poszedł. Ale poszedł, joystick. Nie, tak po raz. Dawaj to do mnie szybko. Jak reniferek. Szybko, leci. Lecisz, lecisz, lecisz. Zostawcie łapkę w górę, jakbyście super chcieli, piesek, no, żeby joystick tak do was przyleciał. I teraz, moi drodzy, mam do was ogromną prośbę. Do końca roku zostało już niewiele, niewiele czasu, a chciałbym dobić 300 tysięcy subów do Sylwestra, więc jeżeli jesteś nowy na tym kanale, zasubskrybuj kanał w tym momencie, żeby nie przegapić kolejnych filmów już w nowym roku. Aktualnie u nas w Warszawie jest minus 4 stopnie, więc to jest idealna pora, żeby JJ-ka sprawdziła, czy nasze oczko zamarzło i się po nim przeszła. Chodź. Jesteś... Nie, chodź. Nie! Idziesz, tak? Nie ma takiej opcji, nawet Krystian. Zostaw mnie! Krystian! Co ty tam robi? Ach, kurde! Nie wiem, co robi tam piłka lekarska i tutaj szpadel, ale witam u nas w chacie. Chodź, sprawdzimy. No to sprawdź. Tam kiedyś pływała traszka i trzeba zobaczyć, czy ona dalej tam mieszka pod lodem. Dobra, i uwaga. U. O, pęka. Słuchajcie, tu jest wody tylko potąd, nie jak coś. Zaczyna się. Uciekaj. Jeden podskok. Uciekaj, bo odpłyniesz na krze. Jest! Ale jestem wariat, co? I teraz w drugą stronę. Nietrafione. Dobra, i co? Udało się. Zapadł ten lód pod wodę. I zostawiam teraz łapkę w górę, a ty mi się zaczynaj lepić. Zobaczy się lepiej. Jest minus 4, więc prawdopodobnie to będzie bardzo duży problem, żeby coś ulepić. Pokaż. No. Tak też myślałem, ale ja... Sypię się. Ale ja, moi drodzy, jestem przygotowany na taką okoliczność. Wystarczy Justynę wywrócić. Krystian. Dostaniesz z tego liścia zaraz. Że się nie udało? Nie chcę takiego mokrego liścia. Ociekaj. Wiem, wiecie co zrobimy? Naładujemy śniegu do wiader i ulepimy w chacie. Proste. Proste, proste. Lepiliście jakieś bałwana w chacie? Nie, no to zapraszam. Ale dostaniesz teraz, nie? Z piłki lekarskiej. Leżysz? Justyna! Wywaliła się, uciekają! Krystian! Justyna! Ja nie mogę pływać nogu przed świętami! To jest ślisko! Zobacz. No tak, to jest lodowisko! Wow. Zbieramy sam puszek, okruszek. Czyściutki. Stary, zobacz na to. Nic się nie lepi, kompletnie. A co miał się bałwan w powietrzu ulepić? A nie widzisz, jaki jest? Ulepiony. Ha, ha, ha. Jesteś pewny, że kupisz mi wszystko, co ulepię? Tak, ale skala pierw ulep. Się nie liczy? Nie. Musi być w pionie, czy musi być w poziomie? Nie musi być ani tak, ani tak, jak chcesz. Może nawet być zawieszony w powietrze. I mogę sobie używać, jakich chcę narzędzi. Tak. Świetnie, to tak. Ja przygotowałam sobie miskę, która będzie mi wyznaczała moje koło. Samochód? Chciałbyś, żeby to był samochód. No dobra. Rolex? Być może. Muszę to teraz wyrównać. Jak w kuchni. Właśnie widzę, jakbyś torta robiła. Nie mam kompletnie pojęcia, co to będzie. I uwaga. Mamy pierwszą część. Nie mam kompletnie pojęcia, co ona wymyśla. No bałwana dostaniesz jak nic. Kolejna no. część. A co ty myślałeś, że to kurczę ciepło jest? Bo wy byście chcieli od razu wszystko za darmo dostać i nie pocierpieć. To trzeba troszeczkę pocierpieć. Ja nie mam zbyt dobrych zdolności manualnych, dlatego muszę używać takich narzędzi jak miska. Okej, okay. Widać. No i teraz co już powinieneś zrobić? Zacząć się domyślać, co to może być. Olimpiada. Jeszcze jedną dostaw, albo dwie. Na olimpiadę cię nie zabiorę. I z drugiej strony... Nie mam pojęcia kompletnie, co to jest. Myszka Miki. Justyna chyba chce chomika. To jest jakaś myszka ewidentnie. No myszka, myszka. No myszka Miki. Uszy, brzuch, nogi. No myszka Miki. Jesteś blisko, ciepło. Dobra, żartowałam. To nie będzie tak wyglądać. Justyna, to jest myszka Miki. No nie! Za
zaraz zobaczysz, co to jest. Bałwan! Zobacz, Oreo! Piękna kuleczka. Ferrero-Rosze! O, Ferrero-Rosze w sumie mogłoby być. Ale to nie jest Ferrero-Rosze na twoją niekorzyść. Stary, ja nie wiem, co ona wydziwia, nie, dzisiaj. Bałwan. Bałwan jak drut! Widziałem takiego dmuchanego za 2,5 tysiąca, proszę. Tak! Za 5 tysięcy. Teraz musimy ulepić mu uszka. Bałwan z uszami, widzowie. Czego ja się w życiu doczekałem, nie? Uwaga! No dobra, jestem w szoku. Co się tam wyszło? Moje arcydzieło! Wygląda w ten sposób! Może nie zostanę mistrzem lodorzeźbiarstwa. To jest misiek? Królik? To jest misiek! Jaki królik? To jest miś, pluszowy miś. Misiek, mi się wydaje, że to jest miś z reklamy Palm Angels. I mu głowa odpadła. Dobra, czyli chcesz misia? Tak, chcę misia. Niech będzie, to teraz zobaczymy, co szaku ulepi. Czas na szaka. Drugi plastik przyszedł. Słuchaj, już to nie w miarę dobrze poszło. Zobaczymy, jak tobie pójdzie. No, nie będzie ciężko, mam dużo rzeczy do zrobienia. Ale mamy tyle śniegu, że starczy. Czy ten śnieg jest rzeczywiście taki zimny? No, ciepły nie jest, nie? To chyba nie żadna niespodzianka. Trawy nie chcemy. Dobra, uwaga, jest pierwsza część. To będzie w ogóle dół. Czyli postawię sobie w ten sposób. To jest spód naszej rzeczy. No nie, dobra. Czy już domyślacie, co to będzie? Co ja mogę zrobić? Ja nie mam kompletnie pojęcia. Jak znowu zrobisz też misia, to nie wytrzymam. Nie, ja powiem tak. Ja już wytrzymam wszystko. Ja już mam spełnione wszystkie moje cele, marzenia. Mam 22 lata, zrobiłem wszystko, co się da. Więcej się nie można zrobić z moim wykształceniem. Także generalnie to... Osiągnął wszystko. No wszystko, tylko brakuje mi czasami kilku rzeczy najważniejszych. Zaraz zobaczycie jakie, bo nie chcę zdradzać, żebyście byli zaskoczeni. Okej. To jest nasza góra, ale górę zostawimy na sam koniec. Okej. Teraz trzeba przejść do środka wypełnienia tutaj naszej bułeczki. A, dobra. No tak, no co tak. Myślałeś? Dobra, bułkę sobie już zrobimy bez talerza, talerz wrzucamy, znaczy miskę. Czego na co dzień brakuje osobie, która ma już wszystko? Jedzonka, co nie? Dobrego jedzonka. Dobrego jedzonka. Jak myślisz, jaka to będzie restauracja? O. Złote Łuki. Tak, to będą Złote Łuki, to jest właśnie to. McDonald's, okej. Okay. Nakładaj kotlecik na bułę. No tu jest patelni, pomału. Jest kotlecik. Dobrze, że się wyróżnia od bułki, nie ma problemu. Dobrze, że się go za mocno nie przypiekłeś. Dobra, stary, poczekaj. Na tego kotleta nie bez sałaty. Kolejną warstwę. O, w ten sposób. Faktycznie, gdybyś robił tak w maku burgery, to cię przyjęli do końca życia, jeden dzień dłużej. No jakby co, piszcie maila, znacie. Ja bym cię szukali pracownika roku. Czyli mamy bułkę, kotlet, to jest teraz bułka, kotlet, bułka, czyli Big Mac. Stary, mówisz, że to jest ser? Ach, faktycznie! To jest ten taki smażony, taki gruby, widzisz trochę jak ze kotlet. Złej strony sprawdzałem, bo ty źle ser robisz, szaku. No tak, ale się ser odwróć, robi. odwróć, czekaj, na drugą stronę. Jak się rozwali ser, to nie będzie dywala. O tak, jest i serek. No różni się, stary. Wystaje do góry trochę. Teraz bułeczka górna. Okej. Okay. No, ci powiem, że jest bliski jak cholera. To jest burger. Patrzcie to. Dobra, i tak. To jest generalnie boczuś. Boczuś. Jak dobrze wiemy, boczuś jest na bułeczce w drwalu. Tak sobie półka, dajmy trochę boczku. O, dziękuję, tutaj ja ci powiem, że boczek mocny, nie? Drwal lodowy. Tyle, bo ja nie lubię dużo. No i to jest nasza bułka. Ale ja na bułce nie zaprzestanę, no ponieważ właśnie. Jestem duży. Tak. I trzeba zrobić dla mnie duży zestaw. Okay. Uwaga. Czy to się uda? Jest! Jest napój! To czekaj, obrócę go, nie? Hop! Mamy napój do naszego drwala. O, jest i słomka, stary, zobacz. Jest i Coca-Cola, gościu. Jak to jest zestaw jednego? Może go w końcu znajdziemy. Dobra, teraz lecimy z frytkami. O. A frytki trzeba pokroić. I kroimy jak prawdziwy jak w Masterchefie. Grube frytki, ja lubię na grubo. Chyba, że cięć się da. Da się, jest. Cięć się. Nie mogę słowa znaleźć, to powiedziałem. Cieniej? Jak cieniej. Mówisz ten? Cięsiej z git. Dobra, i uwaga, frytki idą pod burgera. I mak zestaw gotowy. I to taki niezły, nie? Moi drodzy,
Teraz waszym zadaniem jest ocenienie, komu lepiej poszło, JJ-ce czy młodemu? Mogę dziaba? Wiesz. Ale wiesz, że musisz go zjeść całego, żeby dostać prezent? Nie ma problemu, to stary drwa. Pyszne. Część ubiza? Za mało soli. Lecimy kupić prezenty. Dobra, Szaku, pokaż, co ulepiłeś ze śniegu. Jaki to był zestaw? No, uwaga, niespodzianka. Oczywiście najdroższy, jaki tylko jest w McDonaldzie. Także bierzemy sobie na miejscu. I uwaga, Mac zestawy. Jaki jest teraz najdroższy zestaw? Jak najdroższy? Podwójny burger, stary, to podwójny. Nie widziałeś tych dwóch kotletów? To było to. Dwa razy powiększony drwala. Powiększony. Tylko minus jest taki, że nie mogłem frytku zrobić zakręcanych. No i było zwykłe. Bez ketchupu. O, kalorie liczysz. I kolka zero, bo tu była kolka zero. Aha. Oczywiście. 39,40. Stary, wygrałem, tak to jest lepsze niż będziesz to. Za darmo 3 dni pracował. Nie, no dwa, please. Dobra, dwa. Umówieni. Stary, wiesz, ile to ma kalorii? Nie wiem, z 500? Podwójny drwal ma 1150. I ciekawostka, patrzcie na to. Frytki średnie 282, frytki duże 282, frytki małe 282, średnie i duże tak samo. Jakim cudem? No stary, patrz. Dosyć mało ich tutaj, nie? Jak chyba w mojej paczce, tak mi się wydaje. Ale dobre, przepyszne. W ogóle ciekawostka z mojej strony chciałem powiedzieć, bo ja generalnie chyba 20 drwala już w tym sezonie. Patrzcie, patrzcie, co jest w burgerze. Mam wrażenie, że zmniejszyli nam kawałek sera. Ten plaster jest o wiele mniejszy niż był wcześniej i czuję się oszukany generalnie, ale trudno. A cena tak 4 dychy. No właśnie, 4 dychy to są 2 dni pracy przecież, nie? Tak. A i tak to zjem. Scena, to ten misiek? Czy tamten? O nie, ja już mam wybranego. A to jest podobny, taki sam. Ja już mam wybranego misia. Jak wybranego? Wiedziałaś prędzej, co za miś? No tak, dlatego go. Aha, ja myślałem, że to ten. Będziemy teraz szukali podobnego. No zobacz, mi się wydaje, że w zwierzęcym znajdziesz jakiegoś misia. Nie, ja ci pokażę, jakiego ja chcę. Chodź. Musimy iść do takiego sklepu z zabawkami. No. Bo tam widziałam takiego super misia. Aha. Wyjątkowego, ślicznego, okay. Który na pewno ci się spodoba. No dobra. O nie! Twój po pierwsze był taki. Christian. Twój był ulepiony taki ze śniegu, nie był taki duży. Christian, ale jak? Nie liczy się skala. Słuchaj, 1000 złotych. Christian. Dobra, jestem ale w stanie to zrobić, widzę sobie czapkę w górę. Kupię ci tego misia, ale masz go ciągnąć po galerii w koło, do samochodu. Pobrudzi się. Nie, pobrudzi się. Zobaczymy, czy jesteś w stanie go unieść, cwaniaku. On przecież waży 50 kilo. Za mucho go będę ciągła. Proszę, idź teraz od pani odebrać. Zobaczymy, czy jesteś w ogóle taka silna, żeby to wziąć i podnieść. O Jezu! Justyna. Jest tam pani? Tak, tak. Co zostaw Justyna. Na plecy. Halo? Jezu! Jezu! Christian, gdzie ty jesteś? Dziękuję. Jakie to jest ciężkie. To waży tyle samo, co ja chyba. Idziemy z misiem teraz zjeść coś. Miś jest głodny, chodź. No. A ci go założę na plecy, daj. Nie tak. Tu masz jedną rękę, trzymaj. Tu masz drugą rękę, trzymaj. Mocno. Proszę. No. Masz? No idziesz. No. Idziemy teraz coś zjeść, bo misiu też głodny jest. Christian. Co? Proszę, proszę, pomóż. Jesteś tam? Jak jest? Super jest. Nie żałujesz? Nie. Jest fajny? O, nogi wchodzą. No widzicie, jak ona dba o misia? Już powinnaś go na rączkach nosić. Ja sobie odpocznę. Szaku, wychodzimy, ona musi sobie sama poradzić. Sama myślisz? Chciała, sama to ulepiła ze śniegu, więc sama musi teraz poradzić z tym kłopotem. Co nie? Ale to jest prawda. Co nie? Jak nie, to zawołaj skoś, ktoś ci pomoże. Christian. Ja nie będę za ciebie wszystkiego robił w życiu. Masz sobie sama poradzić. No, może tutaj pójść do tych, do biura podróży, może ktoś ci pomoże. Z podróżą z miśki. Przerwa. Justyna, ostatni raz ci pomagam. Dawaj plecy. Nie. Christian.
Krystian! Dawaj to plecy. Nie jest lekkie! Otrzymaj go! To nie jest lekkie! W ogóle nie umiesz trzymać mi przy... Nie! Wstań! Nie! Posłuchaj mnie! Musimy współpracować! Bo inaczej będzie źle! Musisz wstać! Poczekaj! Nie widzę drogi, prowadź! Cały czas prosto! Leci! 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 Nie! Dobra, Szaku, założyj tego misia! Trzymasz go? Trzymasz? Szaku, moja głowa, udusisz mnie! Trzymasz? Nie! Idź! Puszczam! Trzy, dwa, jeden! Znokautowana przez misia! Krystian, ja nie dam rady go donieść! Może poproś go, żeby wstał? Wstań, proszę! Ci pomogę, ty z jednej, ja z drugiej! Co jest? Ty! On jest wyższy! On jest wyższy i to dużo, stary, patrz! Gdyby go postawić na prost... To ma z 2,30! Ma z 2,5, mi się wydaje. Wciągaj go do środka. Dobra. Jakoś ci się udało. Pa, pa! Krystyna! Czemu mnie zostawiłaś? To nie, ale Krystian wcisnął. Krystian? To miś przycisnął przycisk. No to dawaj. Nie chciałeś ciągać na górę. To teraz do auta, niż sama. Pomóż. Nie. Pisz się w komentarzu, Szaku, pomóż misiowi. Dawaj, dawaj, ciągnij. Cześć, wezmę ci złapię za nogę. Chociaż za połowę. Jedziemy na wycieczkę, bierzemy misia w teczkę. Jedziemy go zakopać, nie? Dobra. Do góry. Do góry. O nie, do góry, pchaj go. Do góry. No dawaj! Krystyna! Trzeba mu nogę złamać. Jest! Udało się, piona! Kolejny kłopot w naszym domu. Jedziemy. Witaj w domu, misiu. Już prawie. Dobra, ja pierdzielę. Ja nie mam siły. Masz, baw się sama z nim. Nowy domownik! Co tu się dzieje? Co to za misiu fajny? Zobacz, co tu się dzieje. Podoba im się. Zaakceptowali nowego domownika. Ja też chcę się na misia w końcu... Boże, ciężki! Nie bij go! Co nie bij go? Za chwilę musimy zrobić jakąś fotkę z tym misiakiem. Tak, wbijajcie na nasze Instagramy, tu się wyświetlają. Na pewno będzie jakaś fotka z misiem, możecie wbić i napisać pod fotką. Niezły misiu pisiu, to będę wiedział, że to od was i zostawię wam serduszko. No, także widzimy się na Instagramie. Dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie kolejne takie odcinki, to pamiętajcie o łapce w górę. I napiszcie w komentarzu, co wy byście ulepili ze śniegu i co ja musiałbym wam kupić. Trzymajcie się, hej! Cześć!